Dzisiaj sprawdziłem, czy da się przejść Toilet Tower Defense na Nightmare modzie, używając tylko i wyłącznie Spider jednostek. A więc tak prezentuje się nasza drużyna i z tą drużyną myślę, że na spokojnie damy radę przejść Nightmare. Znaczy, tak mi się wydaje, bo może być to na porażkę i przegramy w 20 fali, wiecie jak to jest. Ale dobra, słuchajcie, nie ma co przedłużać, więc mamy naszą drużynkę. Chyba nic nie będzie do niej dodawać, bo to co by ty dodać? Jakby to ma być, wiecie, Spider Team, to będzie Spider Team. Znaczy jest to ten Scientist, on nie jest Spiderem, znaczy on jest wszystkim, no on jest w każdym odcinku, że po prostu wiecie, było ciekawe, żeby miało te pieniądze. Dobra, ale zrobię to oczywiście na Palm Paradise, ponieważ Palm Paradise jest ogólnie najłatwiejszą mapą, na której można zrobić Nightmare. Dobra, głosujemy na ten Nightmare, nie? Ogólnie myślę, że naszym tak czy jak głównym damage'em będzie właśnie ten, słuchajcie, Spider TV z poprzedniego odcinka, bo ogólnie to on, wiecie, będę głównie go stawiać raczej, nie? I dobra, na pewno auto skipik na początek, bo potrzebujemy siana w ogóle. Tutaj sobie oczywiście postawimy, słuchajcie, naszych scientistów. Nie wiem, czy powinien stawiać na początku, zaraz się okaże, że przegramy, bo postawiłem dwóch scientistów na początku. Ale chyba nie, bo w sumie chyba dostaniemy teraz właśnie pieniądze i po prostu rozstawiamy, słuchajcie, TV Spidera po następnej fali i postawimy go w tym oto miejscu. I dzięki temu będzie miał bardzo fajny zasięg, tego co zostawiamy go sobie wtedy tutaj. Liczę, że on ładnie wszystkich pokona, bo w sumie właśnie nie wiem, czy pokona tych tam z tyłu, wiecie, on teraz pójdzie na tych. O, właśnie na tych pójdzie. Nie wiem, czy jak tam ci z tyłu, teraz tam są bardzo z tyłu. Czy idą, to oczywiście nie przegramy tego, czy coś. Dobra, ale stajemy, słuchajcie, dalej faremki po prostu. Tutaj postawmy i tu postawmy jeszcze faremkę. Okej, tam gdzieś powoli czołgają, tam ci z tyłu lecą. Ulepszamy naszego Spider TV i zobaczmy teraz, jak sobie poradzi z tym, że musi na dwa fronty lecieć, nie? Dosłownie, okej, leci na lewo. Tam ci teraz przechodzą, no właśnie, teraz tam ci przejdą, ale potem znowu będzie ich atakować w sumie. O, i teraz tutaj dużo, o, tu teraz tutaj dużo przejdzie. Dobra, to, ale on sobie da radę, nie? On sobie się da radę, to spokojnie. Po prostu teraz ją chwilę, wiecie, takiego laga, ale on sobie zaraz poradzi, bo teraz, zaraz, w sumie byśmy mogli dostawić, myślę, tutaj tak po prostu bezpiecznie, wiecie, speaker Spidera, żeby on jakby pomagał, żeby on po prostu pomagał. I na szóstej fali już jest pierwszy boss toilet? Ej, dobra, bo to jest strasznie szybko, myślałem, wiecie, że ten boss toilet będzie później, dobra. Więc ulepszy sobie, słuchajcie, naszego Spiderka po prostu. Idzie od razu jeszcze, idzie jeszcze mutant? Ej, dobra, może Nightmare jednak będzie ciężki, w sumie teraz tak myślę o tym, to może być ciężki ten Nightmare, ale nie wiem, słuchajcie, zobaczymy jeszcze, nie? Bo jak boss toilet tu nie padnie, to padnie tam dalej. Jakby jeszcze teraz się skipnął fajnie Wavik, właśnie, to ulepszy naszego, słuchajcie, Spider TV na kolejny poziom. I dobra, ej, on pokona tego bossa. Dobra, ja się tu, słuchajcie, martwiłem, że wiecie, że mnie damy radę, ale ten Spider TV przecież jest mocardy. Ulepszamy oczywiście faremki. I co, teraz trzeba się skupić trochę na farmach, nie? Bo w sumie mamy już taki dość spoko, fajny damage. Myślę, że już taki, wiecie, taki damage, na który nie powinniśmy przegrać. I zobaczymy, czy, słuchajcie, nam się uda w ogóle przejść na Nightmare cały czas na autoskipie. Jakby cały czas będę miał, słuchajcie, włączony autoskipa, nie będę przerywać w ogóle. A wydaje mi się szczerze, że jest to możliwe, nie? Patrząc na to, jak on ich po prostu niszczy, ten Spider TV. Ja po prostu dalej, wiecie, dalej nie mogę, nie? Jak on jest mocarnie zrobiony, w sensie, jaka ta jednostka jest po prostu mocna. Dobra, ulepszamy go, słuchajcie, na piąty poziom i teraz, teraz ten flying boost cał toilet leci niby. O, ale właśnie mogliśmy dodać medyka w sumie naszej drużyny, bo to jest Nightmare, Nightmare, żeby się przydał medyk w sumie, ale możliwe, że bez medyka też damy radę, nie? Dobra, ulepszamy dalej farmy nasze trochę, bo potrzebujemy więcej pieniędzy i to o wiele więcej pieniędzy. Ale mam nadzieję, że ten tutaj nie przyleci, nie? Że nasz Spider TV zdąży go pokonać po prostu, nie dostanie jakiegoś stuna czy coś. Na razie wygląda to dobrze, nie? Jakby jak na Nightmare mode, to na razie wygląda bardzo dobrze. Dobra, brakuje nam tylko 700, słuchajcie, do tego, żeby ulepszyć naszego Spider TV na kolejny poziom. I w sumie teraz chyba będziemy już mieli tak naprawdę, tak? Będziemy mieli, dobra, mamy. Mamy go, słuchajcie, na szóstym poziomie i jak wbijemy już siódmy. Nie, to jest koniec, to jest koniec, to jest po prostu koniec gry. Na siódmym poziomie to już jest koniec, bo w ogóle chyba spiderki nie dostają stunów żadnych. Oczywiście, znaczy, nie wiem, nie widziałem, że dostał, wiecie, że jakikolwiek spiderki dostał jakikolwiek stuna jeszcze. Dobra, oczywiście, słuchajcie, powoli lecimy dalej z farmami tutaj, żeby już był na czwartym poziomie. Dobra, ulepszmy naszego speakerka, Spidera, żeby też mi było, słuchajcie, przykro, żeby też trochę jednak coś tam bił. Chociaż nie wiem, czy nam się z niego płacą lepsze. Nie wiem, czy wiecie, jakby lepszą opcją nie będzie po prostu, wiecie, czekanie i ulepszanie naszego Spider TV, coraz większy poziom. A trochę nam już tutaj teraz tak patrzę, to trochę nam przeszło jednostek. Dobra, to może wstrzymajmy. Wstrzymajmy jedną turę autoskipa w sumie, tak wiecie, dla pewności, że nam się uda wszystko ładnie przejść, nie? Bo szczerze chciałbym przejść tą Nightmare, a wiecie, ten autoskip czasem tak przeszkadza trochę. A teraz możemy, myślę, wydaje skipnąć już. Ja patrzymy tylko tysiaczkę, jeszcze tylko tysiaczek i będziemy mieli Spidera wymaksowanego. No jest wymaksowany Spiderek, siódmy poziom, także dobra. Spiderek, teraz cofaj się szybko do tyłu, cofaj się szybko do tyłu, żeby właśnie oni tutaj z tyłu nie przeżyli. Dobra, teraz wracaj tutaj. Okej, ej, to idzie naprawdę dobrze, to idzie za dobrze, szczerze. Teraz stawiamy kolejnego, słuchajcie, Spiderka, nie ma co, lecimy z kolejnym Spiderem. Odpalamy autoskipa oczywiście, tutaj ulepszamy go znowu. I zaraz postawimy oczywiście, słuchajcie, kamerkę, żeby nie było, żeby użył oczywiście wszystkich jednostek, które są w tym wyzwaniu, czyli po prostu użył też kamerki dodatkowo. No i dobra, jeszcze jeden upgrade, i będziemy mieli dwie wymaksowane TV, więc jakby no, dwa wymaksowane TV to już jest naprawdę, już jest sporo. I sobie możemy też postawić, myślę, kamerkę gdzieś tutaj. Dobra, i użyliśmy tutaj już wszystkich jednostek, których mieliśmy użyć. No i teraz zobaczmy, czy sobie dajemy radę. Jest 23 fala, na razie to wygląda ogólnie całkiem dobrze, w sensie nic, nie ma żadnych problemów. Tutaj ten boss toilet raczej padnie, nie? Padnie, padnie, padł, dobra. Tylko te UFO toilety mogą być problematyczne, czasem patrzę, bo tak wiecie, one tak, kurde, nawet sobie dają radę czasem, nawet sobie dają radę coś tam. Ale teraz Spidery, jednostki są mega mocne na Nightmare, bo one jakby nie dostają w ogóle żadnych stunów, wiecie, cała mechanika stunów. Po prostu nie musicie
wziąć medyka. Jak patrzcie sobie spidera, no patrzcie, no, oni sobie po prostu tu biją i tyle, nie? Jakby no, nie dostałem żadnych słów od nikogo. Znaczy UFO Toilet nie daje stuna, tak? Ale wiecie, o co mi chodzi. Tutaj mam wymaksowane oczywiście dwóch tutaj TV. I teraz ja, słuchajcie, wymaksuję po prostu może speakerka, tak, żeby mieć wszystko wymaksowane, po każdej jednostce tam wymaksowane. Chociaż też bym ulepszył nasze farmy trochę, bo w sumie chciałbym więcej pieniędzy jeszcze dostawać. Także polepszyłem nasze, słuchajcie, farmy tutaj na 25 poziom. Nie, ale to jest chore, że oni sobie tak łatwo dają radę te Spider TV, naprawdę, to jest aż chore. Teraz wszystkie farmy są na 5 poziomie. Teraz możemy wtedy wymaksowywać naszego speakera tutaj. O, ej, czy on przejdzie, czy on przejdzie, czy przeszedł? Nie, no nie przeszedł, nie? O, nie, przejdzie, przejdzie, jedno UFO. No dobra, ale chyba jedno UFO nas nie pokona, nie? Mam nadzieję, znaczy, ja mam nadzieję, w sensie, bo nie chcę teraz, wiecie, tam nic stawiać, żeby go pokonywać. Wolę się skupić tutaj, ale ja mam nadzieję, że to nie przegrywa gry, prawda? To ja mam nie przegrywa gry. Dobra, zostało mi 100 życia, nie? Dobra, zostało mi 100 życia. Nie, już następnego już nie przypuszczam nic więcej. Ale maksujemy, mamy kamerę spider wymaksowany. Teraz został jeszcze, słuchajcie, speaker do wymaksowania. Słychać też możemy go. Nie, jeszcze jeden poziom ma. Potem maksujemy farmy na maksymalny poziom i będzie mi lesowej więcej Spider TV po prostu. Ej, ale że Nightmare jest taki prosty z tymi spiderami, to jest dziwne, nie? To jest serio, to jest bardzo dziwne, że to jest takie proste. Dobra, jedna farma wymaksowana. Zostały nam jeszcze tych trzech panów tutaj. I ogólnie w sumie wyłączyłem to skipa dosłownie na jedną rundę, to chyba nawet nie musiałem włączyć tego to skipa, więc idzie w ogóle 32 falę 10 minuta, nie? Czyli czyżby co, Spider TV jest techniką, jak przejść Nightmare'a auto skip jest jedną jednostką, tak naprawdę? No, ale pytanie, ej, właśnie, bo tu idzie ta Dual Flying Bussał i pytanie, czy my go pokonamy, bo on, ej, nie, tak nie może być, szybko, proszę, no proszę, pokonaj go, nie, co? No jak to się stało? No nie, no przecież już byliśmy na 34 fali, nie, no co ja zrobiłem, no przecież... Nie, to nie. Dobra, słuchajcie, ja jestem przekonany, że to dało się przejść. To dało się przejść, tylko po prostu ja jestem do... głupi, jestem strasznie. I na pewno źle postawiłem jednostki. Wydaje mi się, że jakbym postawił je w inny troszeczkę sposób, to byłoby to o wiele prostsze i byśmy dali radę to przejść, bo przez to, że tam przyszedł ten jeden jednostka, no to sobie przegraliśmy. Ale to, słuchajcie, widzę, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, że twoje słuchajcie do końca odcinka. Co prawda nie wygraliśmy Nightmare, ale wiecie, nie chcę już robić drugiej próby, że ten odcinek też nie miał pół godziny, tylko miał te właśnie mniej więcej tam 12-13 minut, chyba że będzie miał jeszcze mniej, nie mam pojęcia, ile będzie miał. Ale to, słuchajcie, widzę, ja bardzo dziękuję za oglądanie, słuchajcie, widzimy się oczywiście jutro w kolejnym odcinku o godzinie 15, także trzymajcie się i siemanu!